No, musisz szybciej pedałować, tak jak mówię, nie? Lepsza równowaga, szybciej pedałować. Kurczę, rozumiecie gminę? Witajcie, dzisiejszego vloga rozpoczynamy w Zalasewie. Jestem właśnie z Michałem. Michał postanowił skontaktować się z nami i zaproponował nam, że naprawi nasz rower. Dlatego przyjechałem dzisiaj do Michała. Poznajcie Michała. Witam serdecznie widzów. Kiki, trochę głos mamy zmęczony. O, tak. Michał ma chrypę, bo jest chory. Ja też mam chrypę, bo jestem chory. Ale postanowiliśmy nagrać wam, jak ten rower wygląda. Jak Michał sprawił, że go naprawił. No, jak zobaczyłem, jak tam przyczepą zahaczyłeś, postanowiłem, że ten rower trzeba ci naprawić. Nasze dzieci oglądają twojego vloga, proszę. A, dziękuję. Także robisz kawał dobrej roboty, my zrobimy coś. Jak widzicie, Michał ma sklep rowerowy i też serwis rowerowy. Tutaj na zapleczu ten rower stoi, ja go jeszcze nie widziałem. Cześć rowerek, jak się trzymałeś? Wymieniliśmy ten łańcuch, aha, który tutaj się już nie nadawał. Wymieniliśmy koło na nowo. To całe koło oddałeś nowe? Tak, całe koło. Super, zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Nie było co zbierać, zaraz się przyjedziesz i ocenisz. Klocków hamulcowych też już nie miałeś. Aha, wyglądało to tak. Nie, nie mogę, dziękuję ci. Teraz masz nowe klocki, łańcuch wyglądał tak, bo tam kiedyś... Miesiąc nie miał na przyczepie. To jest problem. To są te wszystkie części plus to koło. I co, ja proponuję, żebyś się tym rowerem przejechał. Dobra, to przejedziemy się teraz. W tym rowerze zrobiliśmy ci taki nasz duży przegląd, czyli rozebraliśmy ramę do gołej ramy i zaczęliśmy skręcać ten rower od początku, wymieniliśmy to koło, łańcuch, klocki przód i tył, tak jak już mówiłem wcześniej, linki i pancerze masz nowe i takie osłonki gumowe linek, nie? Także wszystko jest też umyte, automatycznie wszystko ocenione, zweryfikowane, złożone do kupy, także no czekam z niecierpliwością, aż się przejedziesz i powiesz, ale mam panie. No to idziemy, już się nie mogę doczekać, tam rower stoi, zobaczymy jak jeździ. Jak widzicie, rower aż się świeci, był rozebrany po prostu na części pierwsze i super. Nakleimy tutaj dwie naklejeczki na pamiątkę od Michała, Focked Bikes. Michał ogólnie jest kolarzem, jeździ. Gdzie jeździsz, Michał? Przebierańcem amatorem. Jeździ tutaj z naszą lokalną społecznością, z naszymi najlepszymi klientami, jakich mamy. Dzisiaj jechaliśmy około 40 osób pożegnać zimę, powitać wiosnę. I to ona jest na naszych ustawki po Focked Bikes na Facebooku. Można zobaczyć relacje z tego dzisiejszego wypadu. Przede wszystkim treningi na rowerach szosowych. W soboty spotykamy się o godzinie 9, robimy 60 km, w niedzielę na razie o 10 około 100, ale jak zmienimy czas, to będziemy się spotykać o 9 i też około 100 zawsze w niedzielę robimy. Świetnie, więc jeżeli chcecie pojeździć z Michałem na kolażówkach, to w tym miejscu pod sklepem spotykają się i stąd wyruszają na rowerówki. Focked Bikes, Zalasewo, ulica Hebanowa. Hebanowa 39. Pokażemy wam, jak wygląda kolażówka teraz Michała. Aha, najpierw się może przejadę, bo jestem taki ciekawy. Słuchajcie, jest jeszcze taka sprawa, że Michał tutaj przed sklepem ma zawsze pompkę dla rowerzystów. Jakbyście czasem złapali gumę, to zawsze, czy tam spuściło wam się powietrze, to możecie podjechać i sobie napompować. Ile ona już tutaj stoi lat? No 5 lat, zmieniamy, bo się zużywa, nikt jeszcze nie ukradł na szczęście, bo tu mamy dobrych ludzi w okolicy. A czasami jak sklep jest zamknięty, jak ktoś złapie gumę, to sobie zawsze może podpompować. Tak, także pamiętajcie, nie kradnijcie tej pompki, tylko przyjdźcie sobie tutaj po prostu napompować, jak nie macie w domu. To jest tabela bary na PSI, jakby ktoś nie wiedział. Także widzicie, Michał tutaj taką pomoc robi dla rowerzystów, że udostępnia swoją pompkę. No dobra, to Kamil jedzie. No, jadę na jazdę. Zobaczymy, jak się jeździ. Nie no, rower super zrobiony, kurczę, na igłę. Dobra, będziemy jeździć na naszej podróży, do Portugalii bierzemy ten rower. Także dziękuję ci, Michał, piona. Super, kurczę, naprawdę jestem szczęśliwy. A teraz pokażemy wam, jak wygląda rower Michała, bo to jest naprawdę ekstra sprzęt. Tylko schowam, żeby go nikt nie zajumał.
taki rower aerodynamiczny i na tarczy. I sam go zbudowałeś, tak? Znaczy sam go złożyłem. Z części, które kupiłeś. Dokładnie, bo przede wszystkim tutaj handlujemy firmą Trek, która uważam, że jest z jedną z lepszych marek na świecie w ogóle. Aha. I to jest rower tak poszerzony. Dokładnie. Mhm. Amerykańska marka, dożywotnia gwarancja na ramę, same plusy. Oczywiście włókno węglowe, rower dynamiczny z Isospeedem. Jakby ktoś nie wiedział, to ta część i ta część to nie są zespolone, tylko ta część stąd tutaj jest razem. I tu są łożyska, które, no tak w skrócie mówię, które tutaj pomagają się wychylać temu. Mhm. I a to się przydaje na dziurach, tak? Czy... Dokładnie. Na nierównościach, żeby był większy komfort, bo rowery aerodynamiczne mają do siebie to, że są po prostu mega sztywne i nie ma tego komfortu. Trek poszedł krok do przodu i dał tutaj Isospeed regulowany. Tu mogę odkręcić śrubkę i mogę ten suwak przesunąć i wtedy tego Isospeeda reguluje tą twardość. Nie? Wyposażony jest Dura-Ice'a oczywiście elektrycznego, tak zwany Dura-Ice DI2. Czyli przerzutki masz elektryczne, tak? Tak, jest bateria. To jest, słuchajcie, niesamowite. Jak Michał tam naciśnie guzik, to przerzutka się automatycznie przerzuca. Dokładnie. Jest niesamowity sprzęt. Tutaj masz jakiś monitorek, widzę. Tu jest monitorek, tylko nie wiem, czy go włączymy, to chwilę pewnie potrwa, żeby to się wszystko ze sobą połączyło. Bo tutaj na tym mam i nawigację. O, teraz widać nawigację. Łączy jak się widzicie, sterowanie jest w kierownicy, tak, tym komputerkiem. Okay. No tu mam włączenie, zobacz na lampkę, tu na duszę. Także klikniecie na takim monitorku się? Na guzik i zapaliła się lampka z tyłu. Super sprawa. Wszystko kontroluję z przodu, tu mam wskaźnik baterii. Lampki też są z Bontragera, czyli firmy, która należy do Treka, do producenta roweru. I tu są lampki, które są mega bezpieczne, bo są nawet z 2 km widoczne. I no to wszystkich naszych klientów, w ogóle wszystkich, zachęcam do tego, żeby jeździli z lampkami w ciągu dnia, bo rowerzyści najczęściej mają wypadki właśnie w ciągu dnia i o to chodzi, żebyśmy rozróżnili się od pieszych, że my jesteśmy rowerzystami i oświetlajcie się w ciągu dnia, ja tak zawsze robię. Rower na szytkach, czyli to jest oponodętka naklejona na felgę, dużo większe bezpieczeństwo, że jak ci się po prostu przebije, to nie spadnie, plus wszystkie właściwości jezdne są... Czyli jak zejdzie powietrze nawet, to jakoś tam jedziesz po prostu. To nie? Jest tak troszeczkę najprościej tłumacząc, tak jakbyś miał wąż ogrodowy naklejony, nie jest opona, która się łapie na bokach, tylko jest po prostu przyklejona. Aha. I teraz jak złapiesz gumę, to ona ci nie spadnie, bo jest przyklejona, a opona ci spadnie i może... Może się przewrócić. Tragedia, nie? Z przodu stożek czwórka, czyli XXX4, z tyłu większy stożek szóstka. Po to, żeby no, łatwiej się prowadziło tym rowerem, jak zawieje, a im wyższy stożek znowu, tym jest fajniej, bo jak się rower napędzi, to, no, to się lżej jedzie. To tak mówię dla widzów Kiki Świat, bo dla takich typowych kolarzy musiałbym to jeszcze bardziej rozbudować i zapraszam na ustawki, jakby ktoś chciał się czegoś o rowerze dowiedzieć, to jak najbardziej. No i rower w tarczy oczywiście hydrauliczne, wyposażony, coś co jest czymś, co już można powiedzieć weszło do roweru szosowego, ma swoich zwolenników i przeciwników, ale myślę, że to już jest nieuniknione. A to hamulce też masz elektryczne? Nie. Czy to już jest na linkę, tak? Tam jest płynienie. Olej mineralny, w Shimano jest olej mineralny, w SRAMie jest... A jak ściśniesz, ciśnienie się robi w wężyku i ci dociska, tak? No tak jak w samochodzie, nie? To jest jakaś pompka po prostu, która pompuje i klocki są z radiatorem, żeby odprowadzać ciepło i tu są też takie odprowadzające ciepło radiatory, które pomagają, żeby ten hamulec był cały czas efektywny, jak zjeżdżasz z góry i się grzeje. Siodełko w tym rowerze jest bardzo ciekawe. Wygodnie się jeździ na tym? Jak się trochę pojeździ i ma się dobrą pieluchę, to wygodnie, to jest tak trochę jak kiedyś były siedzenia w Polonezie, które były miękkie, ale na dłuższą trasę niewygodne. Teraz w nowoczesnych samochodach mamy siedzenia twarde i tak naprawdę na dłuższą trasę są wygodne.
Podobnie jest w kolarstwie. Tu jest rowek odciążający tkanki miękkie. Opieramy się na kościach kulszowych i w zależności, jaki mamy ten rozstaw kości kulszowych, tak dobieramy szerokość tego siodełka. Czyli są różne siodełka, są różne w zależności od różne szerokości kolarza. I w Wuntragerze jest bardzo fajna możliwość właśnie kupna siodełka, tak, z 30-dniowym możliwością jakby testowania, żeby dobrać to siodełko odpowiednie dla siebie. A z jaką prędkością jechałeś najwięcej na tym rowerze? No to z górki i teraz jak byłem w Hiszpanii, to myślę, że około 70-80 na godzinę. Wow. Na zjazdach jeździliśmy. Byliśmy całą grupą w okolicach Alicante, Calpe, takiego polskiego zakątka kolarskiego na wiosnę. Większość jeżdżących tam to są naprawdę kolarze, a Polaków jest bardzo dużo, którzy tam jeżdżą. To są twoje rewiry. Tak. Akurat się minęliśmy, bo Michał przyjechał do Alicante, a my stamtąd wyjechaliśmy, także się nie spotkaliśmy w Hiszpanii. Pokażę wam jeszcze, jak te przerzutki tutaj chodzą. Jak widzicie, tu są takie przyciski i tutaj się zmienia. Czyli te same przerzutki zmieniacie też tutaj, w zależności tak, jak trzymacie kierownicę. Tak, tym wyżej tylko obsługuję tylną, nie? Mhm. Poprzednią mam tylko tu. Mogę też ustawić tak zwany synchro shift i semi-synchro shift, czyli taki automat i półautomat. Że sam ci zmienia przerzutki? Ja zmieniam, ale przednią przerzutkę dostosowuję automatycznie. Aha. Czyli jak widzicie, automatyczna skrzynia biegów w rowerze. No, prawie. Prawie, no. No, świetne. Zobaczcie, tutaj są puchary jeszcze. Także Michał tutaj z ekipą działają ostro. Jak pamiętacie, kiedyś wam obiecałem, że pokażę wam, jak się jeździ na tej rolce. Michał właśnie ma tą rolkę tutaj na zapleczu. W ogóle pierwszy raz będę na kolarzówce jechał. Ale pokażę wam też, tutaj Michał ma serwis i serwisuje rowery. Ten plakat mnie zaciekawił. Michał, co to jest tutaj? To są wszystkie haki do rowerów, do przerzutek. I to nie jest... Bo to jest taki bezpiecznik w rowerze. Jak się wywraca rower, czy coś się dzieje, to żeby nie wkręcić przerzutki, to ten element się albo wygina, albo pęka. A czasami jak się wygnie, to też wkręci przerzutkę, ale urwie i nie uszkodzi ramy, bo kiedyś to było razem z ramą i teraz no, każdy producent ma swój hak roweru i do każdego modelu jest inny rower. Aha. I czasem jest tak, że... Tutaj macie taką ściągę. Taką ściągę, ale to jest igła wstogłosiana, nie? Jak widzicie, do każdego roweru inna część. Zawsze jak nasi klienci wyjeżdżają gdzieś jakąś podróż zagraniczną, to mi mówię, czy masz hak zapasowy? Bo będziesz w takiej Hiszpanii, wysiądziesz z samolotu, okaże ci, że w torbie hak pękł i możesz przez tydzień szukać haka, zanim przyjdziesz z Polski, czy coś takiego, że warto hak mieć, bo to nie jest taka część, która będzie pasowała z roweru A do roweru B, tylko to jest przypisane w danym roczniku do danej ramy i potem się zmienia. Dobrze mieć zapasowy hak. Michał właśnie rozłożył te rolki. Zobaczymy, jak się na tym jeździ. A każdy może sobie kupić takie rolki gdzieś w jakimś sklepie, czy to jest bardziej na zamówienie specjalnie? No, to jest normalnie ogólnie dostępne. Ważne, żeby to były takie, powiedzmy, firmowe rolki, Elita czy Taxa. Ćwiczy wszystkie mięśnie głębokie, mięśnie brzucha, stabilizację, równowagę na rowerze. Jak ktoś zimą się przygotowuje, to po prostu ta jazda nie jest taka nudna. Uważam, że każdy, kto jeździ w grupie, to powinien przejść taki test, żeby umieć jeździć na rolce, żeby znaleźć dla siebie ten kawałek tych 50-40 cm i umieć nabrać umiejętności po prostu jazdy, a nie całą szerokością drogi, żeby jak wiatr zawieje, żeby umiał się znaleźć. To po prostu łatwo jest zahaczyć kolegę po prostu kołem i można się przewrócić, tak? Jak jedziemy koło siebie, to... To trzeba trzymać wysoki rytm pedałowania, czyli tak zwaną kadencję i jak już ktoś dojdzie do wprawy, to tego jest bez problemu, nie wiem, jedzenie pizzy czy odpisywanie na SMS, na tablecie, czy tam się na Facebooku podczas treningu. To zdarza się. Filmu. Oczywiście, bo trzeba sobie jakoś tą ludą radzić. No. No i chcesz kamień spróbować? No z chęcią. Ale może nie na tym rowerze, żebym ci go nie popsuł. Świetna sprawa. A ile kosztują takie rolki, jakby ktoś chciał sobie kupić? Od 800 zł. Aha. No i fajne to jest, że
Można to łatwo schować, bo to jest składane. Mhm. Nie musisz zmieniać opon na, tak jak w trenażerach, musisz zmienić opony na specjalną oponę trenażerową, która się mniej śliska. Mhm. Tylko po prostu stawiasz rower i w formie rozgrzewki, nawet w sezonie, czy zimą właśnie jako uzupełnienie treningu, rozkładasz sobie roleczki i jedziesz. To są akurat też rolki z potrójnym oporem magnetycznym. Jest 0, 1 i 2. I dodaję, że jest trochę twardziej. Mhm. A są takie jeszcze prostsze, które tego oporu nie mają. Musisz cały czas być takim niebezpiecznym wyprzedzeniem, że jak coś się dzieje nie tak, to ty przyspieszasz. No. Ja cię tu będę z bukłem sekurował. No. Najważniejsze, żebyś wsiadł sobie, usiadł i chwycił się tego. No. I zaczął pedałować, tak? Nie, ja cię nie wytrzymał, ja ci powiem kiedy. No to jest wysoko. Dosyć. No. Ja cię trzymam, a ty pedałuj sobie. Zaczniesz łapać, o co chodzi, możesz prawą ręką po prostu tak lekko się odrywać i chwytać z powrotem, żebyś wiedział, gdzie było chwytanie. O, i chwytać z powrotem. Takie po prostu klepanie. Dobra. I tak sobie rób. O kurczę, to nie jest takie proste. No, musisz szybciej pedałować, tak jak mówię, nie? Lepsza równowaga, szybsze pedałowanie. O kurczę, rozumiecie. Spróbuj dwie ręce na kierownicę. Ja cię trzymam za siodełko. No, jak rozpędzisz, to ja ci może w jednym momencie puszczę, żeby wrócisz na nagraniu, bo widać, że jedziesz. No rozpędź. O, kurde, no. Tak to jest, nie? Bo ty spanikowałeś i puściłeś. Jakbyś rozpędził, ja trzymam. Możesz chwycić kierownicę. Ciężar ciała na tył. I jeszcze szybciej, za wolno kręcisz. Jak listonosz kręcisz. Musisz tak kołać. Dobra. Ciężar na tył. Jedziesz. Jechałeś. No jedziesz. Patrz przed siebie, obiec sobie jakiś punkt i pamiętaj o tym szybkim pedałowaniu. No i co? Ale kamień, kiki, świat. Wow. Kolarstwo. Ale powiem wam, że nie można się skupiać na tych rolkach, tylko patrzeć do przodu. Dokładnie, jakiś punkt. I wtedy jedziesz jak na asfalcie. Ale świetnie. Dobra. Bo już się zmęczyłem. No bo to na początku jest takie spięcie i... Ale to jest super. Świetne. Gratuluję. Dziękuję. Wow. Jak widzieliście, można się nauczyć. Ja nigdy nie jeździłem na takim czymś. I za pierwszym razem, z pomocą Michała oczywiście, udało się kilka metrów przejechać. Słuchajcie, Michał tutaj ma wagę do ważenia części, ponieważ kolarze mają jobla do tego, żeby rower był jak najlżejszy, tak? Dokładnie. I każdą część sobie ważycie. Tak, jak ktoś przychodzi, macie jakieś tam opony, no mamy, a ile one ważą, no to pach. Patrzymy, ile te opony ważą, żeby sobie nie pogorszył przypadkiem. Aha. Czyli twój rower ile waży teraz? No mój rower waży 7,6 przez to, że jest aerodynamiczny i jest na disku, a z pedałami ze wszystkim na gotowo. A poprzedni rower ważył 6,8 i to jest taki limit dopuszczony, nie? Właśnie tak się zastanawiałem, czy to pasuje do każdego rowera i Michał mi powiedział, że tą rolkę przednią się reguluje. Tutaj są takie otwory. Tak, można przestawić. Ważne, żeby jak z góry patrzeć, żeby ośka pasowała w ośkę rolki. Jak będzie za krótki rower albo za długi, to nie będzie się łatwo nauczyć jeździć i może być tak, że rower będzie nerwowy, będzie się wypadać. Dlatego jak masz, nie wiem, 2-3 rowery, no to ustawić taką pozycję, żeby było ok, albo dla wszystkich, bo to tam co do milimetra nie trzeba, no albo za każdym razem zmieniać do pasy. A to ciężko się zmienia? Musisz to rozkręcać? Nie, to tylko imbus. Aha, imbusem. Z strony i przekładasz, wtedy tą gumę naciągasz mocno, a rolka jest jak tyle. Czyli rolka musi wypadać w tym miejscu, tak? Oś rolki musi wypadać. Oś rolki musi wypadać. Wtedy jest najlepiej. Nie? Na osi koła. No i muszą być dobrze napompowane
opony, jeżeli opony są słabiej napompowane, to się ciężej jedzie, nie? To się celowo troszeczkę na niższym ciśnieniu, nie? Aha. Między tam 6 a 8, a ktoś może jeździć na 4, to mu będzie troszeczkę ciężej. Mhm. Właśnie zapytałem Michała, jakie ciśnienie powinno być w oponach i no właśnie, no jakie? No i to jest taki temat złożony, bo wyszliśmy od ciśnienia w oponach i powiedziałem Kamilowi, że w rowerach szosowych to nawet do 12 atmosfer się pompuje w szydce, ale przeszliśmy do tematu opon takich, które bardziej Kamila interesują. To są opony, które mają wkładkę antyprzebiciową i tutaj się jeździ na ciśnieniu 2, 3, 4 w zależności od wagi i od tym, co jest napisane na oponie, maksymalne ciśnienie pompowania. Ale do takich rowerów turystycznych to jest świetna sprawa właśnie, jak się wyjeżdża. Czy jak na szkło najedziesz, to po prostu tak szybko się nie przebije ta opona. Tak szybko się nie przebije, jakaś akacja czy tam pineska na drodze nie będą dla ciebie przeszkodą. Mhm. No bo najgorzej, jakbyś pojechał gdzieś do Hiszpanii, wyciągnął rower i przebił w pierwszy dzień dętkę i nie wiem, zgubiłbyś łatki, zgubiłbyś dętkę, miałbyś rower, ale niesprawna tutaj ta opona ci to pomoże. A co to szydka? To jest szydka, albo tak jak my kiedyś to nazywaliśmy, to jest oponodętka, to jest szydka, dęteczka wszyta w środek i to jest to, co ci pokazywałem, to jest przyklejone do opony. Tu nie ma tego rantu, tylko to się przykleja do opony. I to jest szydka, po prostu taka szydka. Dętka z oponą, tak. Już na to guma nie nachodzi. Nie, no to jest właśnie wszystko i tutaj masz... To tak to wygląda. Też safety system, który zapobiega przebiciu. Tu masz napisane maksymalnie 12 barów. Aha. Czyli normalnie na tej dętce po prostu jedziesz o asfalt ona... Na tej szydce. Na tej szydce, no właśnie, to nie jest dętka, tylko szydka. Dokładnie coś takiego. I on się przykleja do ramy. Na tym swoim rowerze. Aha. To się przykleja do obręczy, wtedy obręcz. A jak to przyklejasz? Na żelazko, czy to się odrywa tutaj? To przyklejasz na specjalny klej lub taśmę dwustronną, też specjalną, która jest do szytek, która musi być odporna na wyższą temperaturę. Widzisz, tu nie ma tego rantu, gdzie opona zaskoczy, tylko tu wchodzi taśma lub klej. Przez to, że szytki nie zmienisz na drodze. Jedyne co zostaje to telefon do żony, żeby po ciebie przyjechała, lub taki pit stop, który ma w sobie takie mleko uszczelniające. Velox, jedna z lepszych firm robiąca właśnie oprzyrządowanie do szytek, francuska firma. I to się wlewa, kawałek się jedzie, potem się dopompowuje i dziurkę powinno zalatać. Czyli taka łatka jakby od wewnątrz, wstrzykujesz tak, klej do środka? Takie mleko klejące od wewnątrz. Michał trochę dopompował tą sznytkę. Sznytka to się nazywa? Szytka. Szytka. Szytkę. I tak się nakłada na obręcz. Tak się nakłada oczywiście. Najpierw klej. Tutaj, najpierw było taśmę i potem tą taśmę przykleić albo tym klejem posmarować, tylko ci pokazuję, jak to wygląda, jak to wygląda wtedy na oponie. I to jest właśnie to, co ci mówiłem przy moim rowerze, że jak na szybkim zjeździe byś stracił ciśnienie, bo by ci przebiło, to masz jeszcze tą pewność, że ta szydka jest przyklejona i ona ci nie spadnie, bo zwykle opona spadnie i może to się źle skończyć. Złamanym obojczykiem na przykład. Miałeś już coś złamane podczas jazdy? Nie, no mi się zawsze udało, że jak koc spadam, ale w zeszłym roku nasz kolega na zgrupowaniu właśnie na zjeździe z Valdez, bo kamyczek mu rozciął ostrą oponę i przednią, no i nie opanował roweru, nie było szans, bo opona wyjechała i obojczyk od razu. Czyli obojczyk złamany. Obojczyk złamany. Bardzo częsta kontuzja wśród kolarzy, przy kraksie to jest obojczyk. Michał założył nawet swoją grupę kolarską, która się nazywa Fogged Bikes i właśnie tutaj spotykają się i trenują. Każdy może dołączyć, Michał? No każdy, no. Kto ma nogi? Jest otwarte. Każdy, kto chce z nami jeździć, to po prostu przychodzi i jeździ, jak chce się utożsamić z grupą. Kupuje sobie strój. Stroje mamy najwyższej jakości, szyte przez lokalną firmę Martą Bike ze Swarzędza. Generalnie na koszulkach masz też naszych najlepszych klientów i
i gdzie zamawiacie po prostu części, tak? Shimano? Pracujący, tak, to są części, ale tu mamy diagnozy, centrum medyczne, Red Fitness nasz, zaprzyjaźniony klub sportowy, drukarnie, pack service, ładne kwiaty. Także działamy lokalnie w naszym wiejskim małym sklepiku i tutaj się jednoczymy z naszymi klientami. No, powiem Ci, że Michał, jestem dumny z Ciebie, że tak rozkręciłeś taki fajny biznes na pasji, nie? Bo jednak to jest Twoja pasja. Ciężko było rozkręcić sklep? Wiesz co, nie było ciężko, bo no bo to było takie nie pracą, tylko to było takim hobby. Nie liczyło się tak, że siedzisz godzinę czy dwie nad godzinę, tylko liczyło się o to, że coś fajnego zrobisz. Dzisiaj na powitaniu wiosny mieliśmy między 40 a 60 osób. Filmiki zaraz Ci udostępnię, żeby można było zobaczyć, jak to chodzi. Też w zeszłym roku ludzie się wyszło, że ludzie się trochę boją do nas przyjeżdżać i uruchomiliśmy dla takich początkujących taką akademię. Że wiesz, nie łatwo jest zrobić prawo jazdy, ale jak nie jeździłeś po mieście, to nie nauczysz się na LC jeździć po mieście, to my sprzedajemy rower i nie zostawiamy klienta tym, że zostawiliśmy rower, tylko uczymy go, jak schodzić ze zmian, jak jechać parami, jak jechać na rolce. Czyli taki kurs robicie dla taki, powiedzmy, kurs łącznie z treningiem, bo to jest wszystko praktyczne. Umawiamy się na drodze technicznej przy obwodnicy, która jest jakby zamknięta, czasami może przyjechać jakiś traktor i mamy tam miejsce, mogę pomachać rękoma, mogę pogwizdać gwizdkiem, mogę pokrzyczeć, mogę komuś coś wytłumaczyć teoretycznie i praktycznie i ci ludzie zaczynają przyjeżdżać na sobotnie, niedzielną stawkę i jest po prostu bezpiecznie. Zauważyłem jeszcze u Michała w sklepie rower elektryczny. Zawsze chciałem wiedzieć, jak się to uruchamia. Może Michał pokazać, o co tutaj chodzi? To jest taki zupełnie prostszy, z najprostszych rower elektryczny. To jest bateria, rozumiem, tak? To jest bateria i generalnie on nie ma żadnego displeja, nie ma nic. To jest niemieckiej marki Focus. Zupełnie podstawowy rower, który ma wspomaganie elektryczne. I to nie jest tak, jak niektórzy mówią, nie chcę kupować motoru, nie chcę się spocić. To się spocisz na takim rowerze. To normalnie będziesz miał efekt taki jak schodzenia z kijkami, a wrażenia takie jak z biegania. Że po prostu będziesz to robił szybciej, jak jest mąż i żona, mąż jeździ szybciej, żona jeździ wolno, jak kupi żonie bajkę, będziecie jeździć razem, nie będzie kłótni. Że poczekaj na mnie. Poczekaj na mnie. Po prostu żona sobie włączy silnik i żona sobie włączy podgoni. Doładowanie Czyli żeby doładowanie działało, musisz tak czy siak pedałować? Musisz pedałować. Czyli to jest jakby wspomaganie, tak? Zaraz tu Ci uszykuję taki rower. No. Tutaj mamy drugi i Michał mi zaproponował, że się przejadę na tym rowerze i naprawdę z miłą chęcią, tylko trzeba go uruchomić. Tak, dokładnie. BIOS. Tutaj masz moc tego doładowania, wyłączone, eko, normalne i high, mocne, nie? Idziemy na dwór. Nie będziemy brudzić opon, więc pójdziemy sobie na ścieżkę rowerową. To jest rower Treka, czyli tej firmy, tak, co Ty masz, tak? Tak, to jest rower Treka i napęd jest Shimano Steps. Ale ładna cena, prawie 10 tysięcy. Daj mi super. Tego kija, prawda? Do nagrywania. No. I jedź z uśmiechem na twarzy. Ale co, mam pedałować tylko? Pedałuj. Jest niesamowite, ja Cię kręcę, jakbym rakietą startował. No. Jest takie uczucie przyspieszenia na górze. Dokładnie. Jeszcze raz się przyjdzie. Jeszcze raz jedź. Jedź sobie dalej. Słuchajcie, właśnie wróciłem, jest niesamowita sprawa, ale Michał, zauważyłem, że on odcina ten silnik przy prędkości 25 km, tak? Ale mamy chipy, które można... Aha, czyli można to usunąć tą... do 50. Aha, czyli cały czas by Ci wspomagał, jakbyś ten z tego chipa usunął. Tylko to już poza gwarancją. Aha, czyli jak chipa zdejmiecie, to gwarancję tracicie. Ale jest niesamowite, czyli... Tak widziałem, tutaj jest licznik. Jak 25 km na godzinę uzyskałem, już silnik się wyłącza i już pedałujecie już tylko nogami. Świetna sprawa. Słuchajcie, no więc kończymy z Michałem tego vloga. Zapraszamy Was do sklepu Fogged Bikes w Zalasewie, ulica Hebanowa 39. Ja jestem naprawdę szczęśliwy, że Michał postanowił naprawić nam ten rower. Nie musiałem po prostu nigdzie latać z tym rowerem. Po prostu umówiliśmy się
No i Michał naprawił, także super sprawa. To co, Michał, lecimy na kawkę. No, a wam też życzymy miłego wieczoru, dnia, czy tam cokolwiek macie. Na razie. A tak jeszcze przy okazji, za Lasewo jest koło Poznania przy Swarzędzu, tak? Ile do Swarzędza jest? Swarzędz jest tam, gdzie ten samochód już jedzie, to tam już jest Swarzędz. Aha, czyli jak widzicie, super. Także przyjeżdżajcie, Michał bardzo fajny człowiek, naprawi wam rower i fajnie doradzi. No, najpierw zaczynamy od treningów. No, dobra, lecimy, na razie. No dobra, wystarczy teraz przełożyć rower na moją przyczepkę i wracamy do domu.